Christopher Welde na celowniku wicelidera Ligue 1, czyli Nicei. Norweg może zostać klubowym kolegą Marcina Bułki. Siema, z tej strony Patryk Chudoba. Na start ligi, na start emocji piłkarskich jeszcze sobie poczekamy do lutego. No ale zanim te sprawy boiskowe, to zajmiemy się tym, co teraz jest najważniejsze, no bo w styczniu przecież otworzyło się okienko transferowe, więc ten gorący okres, chociaż zimowy, na pewno będzie obfitował w wiele transferów, wiele tutaj wymian zawodników w ekstraklasie. A już pierwszą taką najważniejszą plotką transferową jest Christopher Welde, który ma odejść z Lecha Poznań. Przełom 2023 i 2024 roku z pewnością dla Lecha Poznań nie jest zbyt spokojny. Końcem grudnia z posadą trenera pożegnał się John van den Brom, który był już w zespole od dwóch sezonów, no od półtorej sezonu po odejściu Macieja Skorży. Na pewno jednym z minusów było to, że Lech odpadł bardzo szybko z europejskich pucharów, nie udało mu się zakwalifikować do Ligi Konferencji, no przegrał ze Spartakiem Trnawa, czyli z takim zespołem no trochę bardziej ekstraklasowym, powiedziałbym jakimś Górnikiem Zabrze, coś w tym stylu. Na dłuższą metę jednak powodem zwolnienia wcale nie były wyniki, a to, że van den Brom nie potrafił stworzyć stylu w Poznaniu, polegał na indywidualnościach, przede wszystkim na bohaterze dzisiejszego odcinka, czyli właśnie na Welde. O jego potencjalnym transferze poinformował nawet Fabrizio Romano, czyli topowy dziennikarz, jeśli chodzi o newsy transferowe w piłkarskim świecie. Jeżeli spojrzymy sobie na dyspozycję Nicei w tym sezonie, to jest ona naprawdę bardzo dobra. Jest wiceliderem Ligue 1 i traci zaledwie 5 punktów do Paris Saint-Germain, również dzięki dobrej dyspozycji Marcina Bułki, który od 15 września do 3 grudnia nie puścił żadnej bramki. Ta passa trwała 747 minut. No ale dobra, tyle o Nicei, bo jesteście tutaj dla Christophera Welde, więc sprawdźmy sobie, dlaczego w ogóle klub z Ligi Francuskiej chciałby ściągać do siebie piłkarza ekstraklasy. Christopher Welde trafił do Lecha Poznań z norweskiego Haugesund i bardzo szybko mówiono o tym, że ten transfer już jest niewypałem, no bo ten proces jego aklimatyzacji naprawdę przebiegał dosyć długo, no bo można powiedzieć, że jakieś pół roku. W pierwszej tej rundzie mistrzowskiej, gdy był ściągnięty jeszcze za Macieja Skorży, który również wierzył w niego i o tym mówił w wywiadach, natomiast jednak nie stawiał na niego w tym sezonie, no bo przecież Welde był ściągnięty za Jakuba Kamińskiego. Wtedy jeszcze w zespole z Poznania grał Kamiński, więc Welde miał tak troszkę zaaklimatyzować się i wejść już, gdy Kamiński odejdzie do Wolfsburga. No i faktycznie tak się wydarzyło, ale ten jego pierwszy sezon był naprawdę dużą porażką. Tylko 10 meczów i jedna asysta, bez żadnej zdobyczy bramkowej. Nieprzypadkowo też mówiłem o tym, że John van der Brom został zwolniony, no bo przecież za jego kadencji Welde w Poznaniu odpalił i to było właśnie w poprzednim sezonie, w sezonie 2022-2023. Chociaż też ta sprawa była dosyć złożona, bo w lidze na przykład nie radził sobie najlepiej i jeszcze w rundzie jesiennej zdobył zaledwie jedną bramkę i strzelił ją przeciwko Lechii Gdańsk. Następną strzelił również przeciwko Lechii Gdańsk, ale dopiero w następnej rundzie, już wiosennej, która była dla niego lepsza. Natomiast skupmy się jeszcze na tej rundzie jesiennej, czyli poprzedniej, ale w europejskich pucharach, bo tam robił naprawdę niesamowite rzeczy. W eliminacjach Ligi Mistrzów, czy też w eliminacjach Ligi Konferencji radził sobie doskonale, strzelił 6 goli i zaliczył 4 asysty, więc nie wiem skąd wynikało to, że nie potrafił tej samej dyspozycji przełożyć na ekstraklasę, ale jednak mimo wszystko był kluczową postacią zespołu właśnie w europejskich pucharach, m.in. też w meczach z Villarrealem. A przechodząc już do tej rundy wiosennej, która już była dla niego w lidze nieco łaskawsza, no to właśnie gdy zdobył już bramkę z Lechią Gdańsk, to dołożył również drugą bramkę właśnie z gdańszczanami, a potem już się rozstrzelał i ta runda była dla niego na pewno o wiele, wiele lepsza. W pucharach zdobył tylko dwie bramki, ale jednak przeciwko Fiorentinie, w obu meczach z Fiorentiną zdobył bramkę, więc no mimo tego, że odpadli, na pewno był kluczową postacią tego zespołu, a w lidze na pewno pod koniec zrobił dobrą robotę, bo ozdobą jego dobrego sezonu były bramki i asysty w wygranych spotkaniach z Koroną, Krakowią czy Rakowem, no który potem został przecież mistrzem Polski, więc patrząc przez pryzmat całego sezonu, w 48 meczach strzelił 16 goli i zaliczył 7 asyst, więc tutaj już można było spojrzeć na niego jako lidera tego zespołu. Jeżeli spojrzymy sobie na ten sezon, no to jednak kluczowe są występy w ekstraklasie, no bo Lech przecież nie awansował do europejskich pucharów. Obecny sezon dla Welde to na pewno ustabilizowanie swojej pozycji w klubie, swojej pozycji w zespole. Teraz już nikt nie patrzy na niego jako zawodnika rezerwowego, tylko dwa razy wchodził z ławki, więc no na pewno też był żołnierzem Johna van der Broma. Indywidualnie to na pewno jeden z najlepszych piłkarzy ekstraklasy i najlepszy Lecha. A dlaczego? Wystarczy spojrzeć na te statystyki.
najlepszy strzelec zespołu, najlepszy asystent na spółkę z Pereirą, najwięcej celnych strzałów i najwięcej udanych driblingów w lidze. A cały jego bilans za obecny sezon to 24 mecze, 1954 minuty, 10 goli i 4 asysty. Ponadto jego najdłuższa seria bez zdobytej bramki czy też zaliczonej asysty to maksymalnie 2 mecze, więc tego na pewno potrzebują za granicą, regularności i systematyczności. Według Fabrizio Romano i dziennikarzy Foot Mercato, Christopher Welde miałby już teraz zostać wypożyczony do Nicei, a później miałby zostać wykupiony, bo miałby być obowiązek zespołu z Francji, więc nie ma mowy o wypożyczeniu, które byłoby na pół roku bez obowiązku zapłaty. Natomiast patrząc też przez jego karierę i przez to, jak wyglądała jego przygoda w Lechu, no to pierwsze pół roku w Nicei, jeżeli faktycznie odejdzie, może być trudne, no bo w Lechu nie od razu na niego postawiono i założę się, że też nie od razu Nicei będzie grał w pierwszym składzie. W Lechu nie był od razu podstawowym graczem, więc wchodził i nie pokazywał swoich umiejętności, więc jeżeli w Nicei również nie postawią na niego od razu, to myślę, że to pierwsze pół roku po prostu będzie dla niego trudne. I okazuje się, że na transfer Christophera Welde naciska sam piłkarz oraz jego otoczenie, więc klub też jest w nieco kłopotliwej sytuacji, no bo przecież jeszcze niedawno Mariusz Romak mówił o tym, że Welde na pewno w zimie nie zostanie sprzedany, no i też został zapewniany przez właściciela klubu Piotra Rutkowskiego. Co też ciekawe, Lech bardzo dawno nie sprzedał żadnego piłkarza do Ligue 1. Ostatnim, prawie 30 lat temu, był Jacek Bąk, który w 1995 roku przeszedł do Olympique Lyon. No wtedy zapłacono za niego 2 miliony dolarów, czyli no ja patrząc teraz na Transfermarkt, jest to jakieś 700 tysięcy euro. W Lyonie pograł 6 lat, później grał także w Lens, no a na koniec kariery nawet przyjechał przecież na Bułgarską wraz z Austrią Wiedeń i w tym pamiętnym dwumeczu, no Bąk przegrał, no bo wtedy to Lech pokonał Austrię Wiedeń 4-2 przy bułgarskiej po dogrywce, no i tam w ostatniej minucie strzelił wtedy pamiętną bramkę Rafał Murawski, który na dziś Welde oczywiście na razie pozostaje w Lechu, no ale trzeba trzymać rękę na pulsie, no bo transfery lubią dziać się szybko. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to oczywiście zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, żeby z polską piłką być na bieżąco. A ja dzisiaj już Cię żegnam. Do zobaczenia.